Jest z nami dzisiaj DJ Loco, który będzie bił rekord Guinnessa. Czy możesz nam powiedzieć w czym? W jakiej kategorii? Tak, będzie to rekord Guinnessa na najdłuższy maraton klubowy, który potrwa ponad 200 godzin. Dotychczasowy rekord był ustanowiony w Australii, 168 godzin przez tamtejszego DJ-a, więc ja będę się starał pobić to dość mocno. Jak przygotowania? Czy stosujesz jakąś szczególną dietę, jakieś treningi? Jak to wygląda? Tak, od kwietnia rozpoczynam wszelkie przygotowania. Mamy za sobą cały sztab ludzi, to są doktorzy, trenerzy, dietetycy. Oni wszyscy będą mi pomagać przygotowywać się, ponieważ ja muszę fizycznie stać przez ponad 200 godzin non-stop grając. Będzie to ciężkie. Bez żadnego wsparcia z typu Red Bulla, kawy, zupełnie naturalnie. Kawy i może jakieś naturalne, prawda, energetyczne napoje, ale bez żadnych używek ani dodatkowych takich klubowych opcji. Skąd pomysł na to, żeby zająć się biciem takiego właśnie rekordu? Generalnie chciałem coś zrobić. Od wielu lat już gram, jestem na scenie klubowej, gram w różnych krajach, grałem w Polsce, w Irlandii, w Hiszpanii, w Turcji i chciałem czymś się zaznaczyć w historii, a nie tylko być DJ-em. Ostatnimi czasy wzrosło zainteresowanie mediów twoją osobą. Jak to się stało? Tak, na początku ogólnie sam pomysł był, że będzie to po prostu zwykła impreza, zagram sobie, spróbuję, jak będzie, to będzie, nie, to nie. No, odkąd wzrosło zainteresowanie mediów, to jest irlandzka telewizja, to jesteście tutaj VM, Grammy TV, polskie media, gazety irlandzkie, nawet MTV z Anglii się zainteresowało. No, presja wzmogła się w tej chwili i czuję to na swoich barkach. Będziemy śledzić na bieżąco twoje przygotowania i życzymy ci powodzenia. Dzięki wielkie i mam nadzieję, że będę was spotykał na kolejnych koncertach, żeby opowiadać o moich poczynaniach i postępach w przygotowaniach. Dzięki i powodzenia raz jeszcze. DJ Norberto Loco, oglądajcie Emigramy TV. Pozdrawiam!